Cześć. Witamy Was dzisiaj z pokładu samolotu, który zabiera nas do Grecji, do Aten. Na razie jesteśmy w Warszawie, ale jesteśmy gotowi do lotu. Lot będzie trwał 2 godziny, ale przybędziemy na miejsce 3 godziny. Ze względu na zmianę czasu. Tutaj koło mnie siedzi nasz szalony pan kapitan, który będzie przewodził naszym cudownym rejsem. Mistrz drugiego planu. Zapraszam na wyprawę na Cyklady, ale nie kawałek, tylko, bo bardziej na Zatokę Sarajewską, ale na Cyklady też, więc będzie fajnie. Zapraszamy do oglądania. Lot przebiegł spokojnie i jesteśmy już w Atenach. A za chwileczkę wybieramy się pokąpać w morzu i pooglądać te fantastyczne miejsca, których w Atenach jest niemało. Dokładnie, jest bardzo ciepły dzień, jest godzina 12 i jest już 30 stopni, a będzie jeszcze więcej. Także czeka nas piękny, słoneczny i gorący dzień. Nie ma nic lepszego niż w tej gorącej Grecji usiąść sobie z kubkiem mrożonej kawy. Jakiejkolwiek innej zimnej kawy i rozkoszować fantastycznym, gorącym, ciepłym powietrzem i wspaniałym latem, które w Grecji jest wyjątkowe. Pierwszy dzień naszej wyprawy. Znajdujemy się w Atenach nad morzem. Mamy piękną, kamienistą plażę, czysta woda, dookoła góry, słychać cykady. I jak widać na tej plaży tutaj i nad tą wodą jesteśmy sami, więc mamy spokój. Także pierwszy dzień spędzamy na relaksie, a wieczorem wybieramy się pozwiedzać miasto. W Grecji albo w krajach wysypu Morza Śródziemnego nie ma nic lepszego od morskiej wody, której można się idealnie schłodzić w te niezwykłe, gorące dni, a czasem nawet i wieczory. Jest drugi dzień naszej wyprawy. Jesteśmy właśnie na plaży w pobliżu Mariny Kalamaki i czekamy jeszcze 2 godziny do odbioru jachtu. Tutaj jedzie właśnie ekipa. Wracamy ze sklepu, zrobiliśmy zakupy i wracamy do naszego pirsu. Tak jest. Już za chwilę będziemy z powrotem. Pan tak szybko jedzie, że na pewno będziemy szybko. Właśnie wracamy z imprezy na sąsiednim jachcie, aby nieco odpocząć przed jutrzejszym wyjściem w morze z samego rana. Rano, zwarci i gotowi, opuszczamy Marinę Kalamaki. Powiedz coś, panie kapitanie. Zgadzam się, potwierdzam tę wersję.
właśnie na Kytnos, na pierwszą wyspę, cel naszej podróży. I tutaj właśnie najbardziej ekipa, czteroosobowa. Cała reszta zasnęła, więc niestety nie mogą sobie tutaj z nami płynąć i podziwiać tych wszystkich pięknych widoków. Z Majką, z Maćkiem i z Kasią na wyspie Hydra. Wstaliśmy o godzinie 7, a co niektórzy o 7.30, żeby wyruszyć z samego rana do piekarni i zobaczyć piękne widoki, które panują z tego miejsca. Ale zdecydowanie było warto i chociaż trasa tak naprawdę miała trwać dłużej, to zaskoczyła nas swoim krótkim przebiegiem i już jesteśmy pełni szczęśliwi. I atrakcjami jak figi i osiołki. Także wszystkim tym, którzy się tu wybiorą, polecamy tą trasę, bo są piękne widoki i wcale nie trzeba się tak bardzo podrzucać jak wódce. Dokładnie, zaraz zobaczycie.
cały zwierzyniec, kotek i osiołek. Na wyspie Hydra, na której się właśnie znajdujemy, transport odbywa się właśnie takimi pojazdami, jak tutaj widzimy. Właśnie przemierzamy sobie fantastyczny półwysep Metana. I tak przemierzając te piękne, malownicze uliczki, ciepłe tego lata, zresztą pewnie jak każdego, napotykamy lasek na skałach, który jest pełen naszych ulubionych cykad. Dobra, no i kontynuujemy nasz spacer. Maja, odwróć się. Opuszczamy właśnie półwysep Metana i zmierzamy na Epidavros. Dlatego koty są lepsze, bo przynajmniej nie zaglądają nosem do stołu. Opuszczamy właśnie Epidavros i zmierzamy na wyspę Egina. Tam będziemy się nieźle bawić, bo to ostatni port na naszej wędrówce z Aten do Aten.
właśnie przybyliśmy do ostatniego celu naszej podróży. Jesteśmy na wyspie Egina, w mieście Egina. I wędrujemy sobie tymi pięknymi szlakami, podziwiając te niezwykłe krajobrazy, a przy okazji wizytując świątynię Apolla.